Już po raz piąty zorganizowano Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej. Dzięki działaniom Powiatowego Urzędu Pracy młodzież ma łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Ogólnopolski Tydzień Kariery obfitował w liczne wydarzenia, między innymi dni otwarte poradni psychologiczno-pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy oraz targi pracy w Dobrej i Kołbaskowie. Ciekawym wydarzeniem były Talenty 2014, na których uczniowie szkół polickich oraz z gimnazjów w Nowym Warpnie i Dołujach prezentowali swoje uzdolnienia. Ktoś powie, że Urząd Pracy powinien się zajmować bezrobotnymi. Wcale nieprawda. My robimy to profilaktycznie też. Chcemy pokazać to, że urząd też wchodzi do szkół, przygotowuje również młodzież do tego, jaki zawód można wybrać. Jeżeli mam talent, no to właśnie będę się kształcił w tym zawodzie. Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Zaprezentowali się uczniowie z 11 placówek oświatowych z terenu powiatu polickiego. Naszym zadaniem jako osób dorosłych, instytucji jest stworzenie warunków, żeby młodzież mogła się spotkać i zaprezentować swoje umiejętności, poznać. Może zrodzą się z tego nowe pomysły. Na scenie prezentowali się uczniowie tańczący, śpiewający czy grający na instrumentach muzycznych. Gdzie mi brak, przychodziłem co wieczór posłuchać tych płyt. Wśród występujących młodych artystów znalazł się beatboxer Arkadiusz Kasprzak. Być może kiedyś wykorzysta swe umiejętności w zespole muzycznym. Arkadiusz jest wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży i, jak sam powiedział, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na początku, jak byłem jeszcze na wolności, zanim trafiłem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, chodziłem na warsztaty i uczył mnie dwukrotny mistrz Polski w beatboxie Hartmaniak. Otóż, później trafiłem do ośrodka, no i przez jakiś czas już w ogóle nie występowałem, nic nie rozwijałem swoich talentów, ale później pan Marcin Guszyk stwierdził, że zobaczył tam we mnie jakieś tam talenty, stwierdził, że mogę dołączyć do grupy Art Crew. No i tam zacząłem rozwijać po prostu swoje talenty. W holu Miejskiego Ośrodka Kultury uczniowie prezentowali inne dokonania. Tu królowały prace plastyczne wykonane w kamieniu, fotografie, rysunki, prace malarskie czy osiągnięcia sportowe. Dominika Nosek interesuje się tańcem i siatkówką. Tańczył od dzieciństwa, siatkówka mnie tak przyjaciółka do tego namówiła. I poszłam do gimnazjum numer 3 i tak od tamtej pory się zaczęło. W czasie koncertu przedstawicielom kilku instytucji wręczono medale Przyjaciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem zachodniopomorskiego kuratora oświaty, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i starosty polickiego, którzy ufundowali nagrody dla wszystkich uczestników. Współorganizatorami Polickiego Tygodnia Kariery Zawodowej była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy. Targi zorganizowano w dniach od 20 do 25 października.